Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Jeżeli zaskakują nas słowa tej dzisiejszej Ewangelii, to myślę, że jest to jak najbardziej uzasadnione. One są rzeczywiście dziwne. Mówią przecież o pochwale nieuczciwości. Pan Jezus w tej przypowieści mówi o człowieku, który na różne sposoby postępuje nieuczciwie. Najpierw trwoni majątek swego pana, potem pomniejsza długi jego dłużników, nie konsultując tego w ogóle z nim, nie pytając go o zdanie. Czy rzeczywiście jest to pochwała nieuczciwości? Kiedy czytam tę dzisiejszą Ewangelię, to widzę przede wszystkim siebie w obliczu śmierci. Obojętnie, kiedy ona nastąpi, każdy z nas w zasadzie nieustannie jest w obliczu śmierci, właśnie dlatego, że nie wiemy, kiedy z tego świata odejdziemy. Nie znamy dnia ani godziny. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan powie nam: zdaj sprawę z Twego zarządzania. Tak, bo my na tym świecie nie mamy nic na własność. Wszystko, cokolwiek tu mamy, jest nam dane w zarząd. My się tylko tym posługujemy, my tylko to wykorzystujemy. Ale niczego nie możemy z tego świata zabrać i nie zabieramy z tego świata w momencie śmierci, bo to nie jest nasza własność. I tym bardziej jest mi blisko do tego człowieka, do owego zarządcy dzisiejszej Ewangelii, że on trwoni majątek swego Pana. Czyli, że popełnia błędy. Świadome, nieświadome, tego nie wiemy. Ale na pewno nie spełnia tego swojego zarządu w sposób doskonały. Na pewno w tym zarządzaniu popełnia błędy, czyli grzechy. A więc kiedy patrzę na tego człowieka, widzę siebie. Jaką on przyjął strategię wobec tej rzeczywistości, właśnie swojej grzeszności? I
wobec tego, że przyszedł czas zdania sprawy ze swojego zarządu. Ta strategia jest zaskakująca. Postanowił pomniejszyć długi dłużników swego pana. Postanowił pomniejszyć ich winy. Kiedy o tym czytam, to myślę sobie, że Pan Jezus chciał w tym momencie powiedzieć o miłosierdziu. Bo miłosierdzie polega właśnie na pomniejszaniu, wręcz anulowaniu ludzkich win, ludzkich długów. Czyli właśnie miłosierdzie to jest de facto to, co zrobił ten człowiek. Każdy z nas, popełniając grzechy, staje się winny względem wielu ludzi, względem tych, których skrzywdził, ale również, czy może przede wszystkim właśnie względem Boga. Względem Boga, który utożsamia się z każdym człowiekiem, więc jeżeli ja w jakikolwiek sposób skrzywdziłem kogokolwiek albo zaniedbałem uczynienie jakiegoś dobra jakiemuś człowiekowi, to uderza to w Boga, naszego Pana. A więc jeżeli jestem miłosierny, jeżeli przebaczam, jeżeli pomniejszam, wręcz anuluję ludzkie winy, jeżeli ludzi uniewinniam, to dotyka to Boga samego. To oddziałuje to też na Niego. I można by na pierwszy rzut oka pomyśleć, że powinno to oddziaływać na Niego źle. Powinien mieć o to do nas pretensje. Jakim prawem my to robimy? Ale oto w tej dzisiejszej Ewangelii, w tej przypowieści, którą dziś Pan Jezus do nas kieruje, słyszymy: Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. A więc to go poruszyło pozytywnie. To zrobiło na nim dobre wrażenie. Myślę, że można te słowa odebrać w taki sposób, że ów nieuczciwy, ów trwoniący majątek swego pana, zarządca, w tym momencie odzyskał jego względy. W tym momencie zupełnie zmienił się jego obraz w oczach pana. A więc może w tej przypowieści Pan Jezus o tym chciał nam powiedzieć, że On nie spodziewa się po nas, że będziemy doskonali. Że nie będziemy trwonić Jego majątku, który nam daje w zarządzanie tutaj w czasie naszego życia na tym świecie. Natomiast bardzo liczę na to, że będziemy miłosierni, tak jak On jest miłosierny. Być może właśnie ta przypowieść ma być zachętą do tego, żebyśmy często powtarzali słowa, których Pan Jezus nas uczy, słowa modlitwy Pańskiej: Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Miłosierdzie przykrywa nasze grzechy.
Chyba o tym jest ta Ewangelia. Chyba o tym mówi też ta pochwała owego Pana, który powiedział, że ten nieuczciwy rządca, pomniejszając długi jego dłużników, pomniejszając winy jego winowajców, postąpił roztropnie. Tak więc myślę, że ta Ewangelia jest też w jakimś stopniu o mądrości, o tej wielkiej, niesamowitej mądrości, jaką jest miłosierdzie, jaką jest uniewinnianie ludzi.